Siema, siema, jestem Ryan Jeepler, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście podwórko kolisty i mamy zimę przepiękną. Witam również widzów wszystkich na czacie, którzy ze mną są. Siemaneczko, siemaneczko, mikrofon się nagrywa, spokojnie. No i oczywiście was również zapraszam na Twitcha oraz zostawienie łapki w górę pod tym odcinkiem, jakieś subskrypcji, bo myślę, że no warto niedługo... niedługo warto będzie coś zobaczyć. Strzelają po łbie, nie? Mniejsza o to. Słuchajcie, jest zima i mam 60 tutaj, jak widzicie, naszą 60 po remoncie. Mam wyporczonego Samasza też tutaj od gminy i będę mógł oczywiście w zamian za odcinanie tam dróg, który tak widzicie, to ja odcinałem. Ładnie, prawda? To mogę sobie jeszcze wziąć tą siuntkę, znaczy no, tego Samasza i odśnieżyć u siebie na gospo, to chciałem powiedzieć, dobra. To nie ma co chyba, zasiadamy. Jadymy, ja sobie też odpalę chudziki może, albo może bez chudu, bo nie, nie będą, dobra. Kierunkowskaz, nic tam nie jedzie, trójkę sobie wbiję i ruszamy, nie? Dobra, okej. Jadymy. Ty, jak ja gram na automacie, nie? Ja mam automat włączony jednak, a nie ten. Ja automat mam włączony. Czekajcie. Muszę to trochę ściszyć. Znaczy ściszyć muzykę też, ale to najpierw muszę tak zrobić. Gdzie mam ten automat? Bo zapomniałem to włączyć. Wszystko, o właśnie, ręczna. I tylko jeszcze tak, głośność muzyki. Na 20, niech będzie, dobra. Waga większa kilkaset kilo, o co chodzi? Dobra, więc tak, mamy tak widzieć trochę tego śniegu. Jak ja teraz idzie od śnieżyć? Oczywiście, no co, no trzeba to gdzieś wypchnąć ogólnie. Chyba na podwórek jeszcze to wepchnę, wszystko, stąd, co mam. Aha, czekajcie, właśnie. Na podwórek czy sobie to ogarniemy. A potem wywalić to się do tego, nie? Ciśnij muzyki, bo głośnika za 6000. Da radę, spokojnie. Jak to idzie? Aha, jest góra dół, okej, dobra, spoko. No i powinien teraz pójść, nie? Chyba tak. Idzie to dobrze? Ogólnie tak, muszę sobie to ustawić jeszcze. Może sobie wezmę w ten sposób. Okej. Jak to wygląda? Tak, oczywiście. Czekajcie, w tą stronę, dobra. I w tą, żeby mi to spychało na dół, nie? Jest chyba spoko ten Samasz, nie? Teraz podniesiony. Ja go opuszczę. No i dobra, i pasuje, nie? Okej. Dobra, to jedziemy. Jakoś tam powolutku. Niechaj tak będzie. Nie, no jest gito chyba, nie? Oj, trochę ten brudzik jeszcze przebije delikatnie. No ale nic. Nie, no jest spoko chyba Samaszek, nie? Czy jest za mały, mówicie? Tylko sobie jeszcze wbijemy. Jest chyba okej, okay. Jest chyba okej, okay, mi się... A wiecie co? Może źle to zrobiłem. Pojadę sobie teraz do tyłu i odsiężę sobie to na drugą stronę jeszcze, nie? Że miał to ładny wyjazd. Bo teraz chyba tak średnio będę tutaj widział cokolwiek, nie? Sam raz jest ten Samasz, nie? No kurczę, no bo jakby był większy, to by środka nie mogła dać rady, mogłaby nie dać rady, nie? A tak jest git. Dobra, czy teraz to pójdzie w tą stronę? Czy w ogóle to się odśnieża? Coś to się odśnieża. O, to sobie wepchniemy na ogródek. Aż zawiało w chacie, widzicie? Nie, no git, jest spoko, dobra. No, więc sobie taki trochę ziomoczynek zrobimy, bo zawsze mi tego farmingu gdzieś tam brakowało, że tych ziomoczynków nigdy nie robiłem. A teraz mówię, zrobimy sobie, fajnie będzie. I git. Ty, a tu w ogóle... A, tu nie odśnieżasz za bardzo. Jeszcze może tym Władzim bym dał radę, nie? Jakąś łyżeczkę chcę coś sobie garnąć. Na pewno chcę mieć dojazd do obory, nie? Więc pojadę sobie do obory po tym śniegu. I od obory sobie odśnieżę trochę, nie? No. Więc git. Oczywiście przypominam, że teraz jest opcja... chyba jest, albo jeszcze nie ma. Chyba jest ta opcja, co mówiłem o tym pisaniu. Swoich opowieści i tak dalej, żebyście mogli wymyśleć jakąś fajną historykę do Wistuli, bo niedługo będzie na sprzedaż. Dobrze to idzie jakoś? Jakoś to idzie. Dobra, pod chatę to się wrzuci i tyle. No nieźle, jezu jaja.
Ja totalnie potrafię odśnieżać ludziska, nie? Więc co? Nigdy nie trzymałem bo się... Nie, no dobrze to jakoś idzie nawet, patrz, nawet nie wygląda to źle, czekaj. To jest, tym się teraz robi, okej. I zaraz tą stronę, pasuje. No. Bo ogólnie ten, w tą stronę jeszcze jako tako idzie, chcę zrobić takie właśnie przejazdy. Tam podobornik to wypchnąć można, nie? Gdzieś nawet. Okej, okay, takie ABC chcę zatrzymać sobie. Bo robię najpierw sobie środek, a potem będę spychał coraz do boku. I do boku, i do boku, nie? Czajcie, o co chodzi. Chyba nawet spoko. Okienka zdypał, ale to i tak jest ten przecież, jak to się mówi. No. To jest ta, jego mać. No. Piwnica, nie? Dobra, git, podniesiemy sobie. I teraz trochę tu bym ten środek jeszcze ogarnął. Ej, ogólnie szkoda, że ma takiego niemal jakiego szronu na tym. Na przykład, wiecie. Na tej ziemi, nie? Tylko, że jest taka ziemia. To może byłoby lepiej, było tak zimowo bardziej, nie? Tak. Takim tym? Znaczy, ja wiem, się znam, myślę na tym. Nie wiem, nie znam się. Dobra, tam się to do tyłu walnie i tyle. A jakby tak jeszcze zrobić? Okej. Okay. O, tą stronę, nie? To właśnie bardziej do środka złapać to. Trochę to tak wypychać do tyłu. Jeszcze bardziej. Będzie chyba lepiej, nie? Mam do sąsiada na zapłot, jeden tak tam nic nie ma, nie? To jest tylko obornik mówi, więc nic się nie dzieje. Mam problem z komunikacją? Jakie problemy? Dobra. Okej. Okay. A, takie ten. Chodzi o, o moje słownictwo. No teraz mam tak, że staram się trochę skupić na tym wszystkim. Żeby tak w miarę jako tako wyszło. Ale nie, no chyba jest spoko tutaj. Tu już się będę raczej ruszał. I co, teraz pasowałoby tutaj chyba ta garaż odśnieżyć, nie? Jeszcze. Chyba w ogóle tutaj powinienem zajechać sobie z tej strony. I od tej bramy odśnieżyć jeszcze, nie? Kurde, miałem normalnie łopatą, bym to odśnieżył, ale nie ma łopaty. Trochę lipa. Dobra. O! Dobra, ty takie tej taczki, wiataczki mówię. Nie używam tej betoniarki, więc spoko. Ja bym teraz sobie jakoś odśnieżył, bym sobie jakoś odśnieżył jeszcze w sumie coś, no. Bym sobie poodśnieżał. Ogólnie to ten. Gramy na najnowszym update'cie mapy, tym 1.1, który niedługo dla was powinien zagościć i mam nadzieję, że już też na konsolę również. Mam wielką nadzieję, że update wam się spodobał, jeżeli już go macie. A jeśli nie, to poczekajcie jeszcze na niego, bo już niedługo, zapewne. W sumie zostało nam tylko dodać jedną rzecz dodatkową, bo chcę malowany jeszcze porobić trawy i tak dalej. A tak to już wszystko jest ready, w sumie. Gondole PS będą miały? No, będą miały gondole. Wszyscy będą miały. Klonie. I co? Może zrobić tak. Tą stronę. Tu może trochę właśnie bardziej, nie? Tak jeszcze powypychać sobie to można. I na pewno chcę odśnieżyć też sobie tutaj miejscówkę w tym. Ty, a ja mam jakąś łopatę chyba, nie? Jest jakaś łopata chyba na Mudhubie. Coś takiego. Cześć Maciek, witam. Panie Stasiu, no panie Stasiu, no a co? Fajne te zaspy. Myślę, że one będą mi topnieć ten, do maja normalnie. Myślałem o tym ogólnie, żeby sobie poprosić jakiś ciągnik, nie wiem, z jakiejś spółdzielni czy coś takiego i używać tam tego ciągnika. Ale mówię, mam siuntkę, sama aż fajnie tutaj wygląda, nawet bo pasuje tak tym wielkościowo, gabarytowo. Więc mówię, niech będzie tak, nie? I z łopatę wiadro, no ale co, będę babki lepił? Będę łopatą ten, oklepywał tam? Chyba średnio, nie? Tak, to wiem akurat inning, że się zaspie robi elegancki igla. Bo wtedy nie trzeba nic zbudować, tylko właściwie starczy kopać, nie? Okej. Okay. Podjedziemy sobie teraz tak po środku. Wiem, że to jest pora zaspy się robi po dwóch stronach, a nie po jednej stronie tak się robi. No i tak tu nic z tym nie będę miał, nie? Jeszcze Władek stoi. Ty, może Władkiem jeszcze będą potem wyjeździć na przykład tym. Turem, nie? A
to coś może potem? Na razie po prostu będę starał się to odśnieżyć jakoś. Bardziej łapi na tą stronę, nie? Trochę tak jakby. Szybciej, za co ja ci płacę? No wiadomo, bo ja mam za to płacone, nie? Jakbym miał płacone, to byłoby elegancko. Można by sobie coś tego dorobić. Mamy na razie tak tylko te 9 tysięcy złotych na koncie. A jeszcze przed nami zima, sroga, opał trzeba kupować cały czas. Ale pies i tak ma budę, co tam z tym psem? Dobrze jest z tym pieskiem. Wiecie co? Ja chyba teraz jakoś może... A może potem? Potem się miniaturkę walnie jakoś pierdyknie. Może potem, no. Na razie nie ma co. Dobra, jeszcze sobie tylko tutaj tak gardą. Ty, a to ona tak trochę jakby jest nierówno, nie? Wydaje mi się. O, teraz trochę będzie bardziej równo. Chcę, żeby mi to ładnie złapał środek cały. Żebym sobie mógł tutaj po to podsunąć, nie? Patrz, niby zima, a błoto dalej pod spodem jest, nie? Dobra, o ty, jaka zaspa, jak na pryzmę wjeżdżam. Czekajcie, nie wiem, czy w ogóle tutaj będą go tworzyć. Jakoś otworzę to. O, trochę otworzyłem, dobra. Ach, masz ci los, to jeszcze przyczepa stoi. Da, to jakoś muszę tak podjechać. Tym. Żebym smógł się... O, ja się zmieszczę, nie? Dobra. Trochę na plandekę tej nasypię tego. Ja nie zabiorę stamtąd, no dobra, trudno. Jeszcze od władzy by pasowało zabrać trochę. Ty, a właśnie, jak masz na przykład takie... Czy by na przykład w realu odcinacie sobie podwórka ciągnikami, czy na przykład raczej średnio? Bo to chyba się odśnieża tylko wtedy, kiedy macie jakieś tam większe gospy, nie? Bo jak ktoś ma malutkie, to raczej coś się w zimie robi. No i się w zimie nie robi, nie? Jak to was wygląda? Odcinacie trochę, czy nie odcinacie? Siema Macios, witam. Jak to was wygląda? Niczym, nie? Nie odcinacie. Bo właśnie tak się raczej tego chyba nie spotyka, nie? Jak już to gdzieś tam widzimy tylko na drogach. Odśnieżanie tam jakichś różnych tych. Tu chyba nawet nie będę musiał odśnieżać, bo i tak tego nie będę używał. Chcę mieć tylko dostęp do silosa, więc sobie chyba zasypię tutaj. O, niech tak będzie. Zasypię sobie tutaj trochę ten garaż. Bo i tak tutaj nic nie będę używał. Wistula tak samo sobie stoi, no spokojnie. Dobra, pod bramę trochę. Mam pytanie, zna ktoś jakieś polskie mody z passenger modu? A to nawet nie wiem w sumie. No mod HB chyba teraz wszystko wychodzi z passenger, nie? Modem, czy raczej jak to wygląda? Wydaje mi się, że chyba teraz passengera każdy używa już, nie? Modmaker tam do swoich modów. Dobra. Do Władka jeszcze może byśmy odczyścili troszkę. Jakoś tak, fajnie. I będzie fajnie to pasować. O, masz, się aż przyniosłem, czekajcie. Zamknę tutaj tę bramę, czy nie zamknę? Zamknę elegancko. Dobra. Władzia trzeba odśnieżyć troszeczkę. Przepraszam, dirty trawie nie ma szorno. No właśnie to mówiłem przed chwilą, nie? Że szkoda, że nie ma takiego białego śniegu na tym. To było fajnie to wyglądało, nie? Jak oczywiście tu było jakieś takie podłoże tego, nie? To może na modę nałożyć właśnie szron. To jeszcze może by jako poszło tako. Ty, ja właśnie, jakby zrobić taki model, nie nałożyć szron na to. To byłoby nawet niezłe, nie? Na trawie jest szron, ale taki, wiesz, chodzi nam o taki szron na modelu, znaczy na teksturze, nie? O! Trochę puścimy sobie jeszcze. Tutaj ta zaspa to jest ogromna, nie? Nie no, pasowałoby całą my tutaj odśnieżone. Tutaj nawet chyba nic nie będę robił, więc może jeszcze coś odśnieżymy sobie tamtą stronę. Bardziej tutaj. Jeśli nie, gdzie nie, bo na raz łapie, raz nie łapie, nie? I tak trochę ciężko mi też ogarnąć, czy już coś odśnieżyłem, czy jeszcze nie. Pod chatę też jakoś tam
pierdyknie. Dobra, poszło. Może garzenka mnie zabije za mnie. Już tam z kuchni pewnie wygląda, co tam się dzieje, nie? Okej. Okay. Fajnie. Okno pęknie? Ta? Może okno pęknąć? O kurde. Dobra, to coś to dużo nie nasypane chyba, nie? Może nie pęknie tak. Dobra, tu jest spoko, to się tu bym tylko trochę odśnieżył. Jeszcze może tego jednego wjazdu, to nie, bo tam w sumie 60 stoi. Więc bym sobie tak jeszcze odśnieżył tam. Tutaj pod to mleko. Właśnie, mleko przyjechało. O 6, nie wiem ile dzisiaj za mleko było, to musiałem sprawdzić jeszcze w fakturach. Tam leżą na tym, na stoliku, w przedpokoju. Więc pasowałoby to sprawdzić też, ile za mleko było dzisiaj było. Ale nie, szczerze, tak ten młodzik na ten sprzedawanie mleka o 6 rano, zarąbisty, nie? Bo codziennie właściwie mamy kasę taką, wiecie, no tak bardziej realistycznie w sumie to jest, nie? Bo zwykle tam się dostaje kasę tylko na zimę, bo mleko jest najdroższe, a tu masz, wiesz, czasami jest taka cena, czasami jest taka cena, nie? Raz tracisz, raz zyskujesz, nie? Bardziej. No to akurat spoko. Ta kołdra widziała sporo. Co wy tam gadacie? Co ty tam gadasz, chłopie? Jakich pierogów chce ty? Ten do barszczu z łóżkami oczywiście, tak? Okej. Okay. Ty, no i chyba tyle. Nie wiem, czy coś chciałem tutaj robić? No trochę tutaj podśnieżamy sobie tego, co zostało, takich tych malutkich pierdołków. I będzie tyle. A, ruskie pierogi, okej, okay, no zarobicie są ruskie pierogi. Dobra. Ty, no ja chyba nie mam na razie tyle. Oczywiście my sobie się na streamie tutaj podśnieżamy, sprawdzimy co jak, a potem no w kolejnym odcinku się pewnie widzimy, tam może jakiś... A, właśnie, jeszcze na rzecz. To zgaszę, już wam powiem. Nie pokazałem tego wcześniej, ale żeśmy sprzedali sobie z pszenicę ogólnie. Ponieważ pszenica już jest tutaj jakby pusto w silosie. Nie patrzcie na to, to jakaś imitacja, to nic nie ma. No, mamy już pusto w silosie, ponieważ była fajna cena. 1400 chyba? Nie, 1370 było na WS Kolonii, na tamtym skupie, który jest tutaj. To niedaleko, o tam. Tam daleko, znaczy niedaleko. Więc myślę, że to spoko ogólnie opcja. Bo drożej niż nawet na osadzie, nie? Także fajnie. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, dzięki, żeście byli na nim. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki zimowy odcinek z odśnieżania. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej treści, palcie na Twitcha i oglądajcie kolejne odcinki, bo już niedługo będzie ich więcej. No i co, 60 po remoncie elegancko sobie się spróbuję, nie? Fajnie, że na zimę dałem się całkowicie założyć, bo chociaż ciepło jest w środku. Dobra, nie przedłużam, dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam, pa, pa.